Pozdrawiam. Peace. Rozchodnik okazały, mówi się też wielki, całkowicie mrozoodporny. Zobaczcie, on jeszcze nawet nie kwitnie. A co się dzieje tutaj? Pszczoły już go atakują tutaj ostro. Widzicie to? On jeszcze nie kwitnie, a już jest pełno pszczół na nim. Coś tam zawsze sobie zabiorą. Ja mam go tutaj posadzonego wzdłuż. Tam jest moja pasieka. Polecam wszystkim pszczelarzom, żeby sobie sadzili rozchodnik okazały. Proszę, jak ładnie rąbią. Co tutaj się w ogóle wyprawia? Bardzo ładnie, to mi się podoba. Wszędzie ich tu pełno. On aż tam do końca idzie. I to jest dopiero drugi rok. A co się będzie działo dalej? One dopiero pokażą. Tam mi się podoba. Polecam. Roślina miododajna. Kwitnie do późnej jesieni. Pszczoły zawsze mają co pozbierać sobie z tego. Polecam wszystkim. Pozdrawiam. Rozchodnik okazały. Narka. A tak wygląda po 2 lub 3 tygodniach. Tak sobie kwitnie. Przed chwilą padał deszcz. I pszczoły jeszcze nie przyleciały na niego. Jest cały mokry. Ale takie ma, tak jest już. To, no, gdzieś się tu kręcą. Powoli zaczynają go atakować. Pszczółki. No, ale on po prostu wygląda mega. Rozchodnik olbrzymi. Słyszę gdzieś tutaj te pszczoły, ale one dopiero tu zaczynają sobie latać. Na tego rozchodnika. O, 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 zobaczcie. O cholera. Uratowałem pszczołę przed pająkiem. Żeby mnie nie udziabła. Zaraz jej tu pomogę. A to kurwysyn. Przepraszam. Moją pszczołę tutaj zaatakował. Na moich rozchodnikach. Ja ci dam. Zaraz się nią zajmę. No, tu kolejny poluje. Ja wiem, że to przyroda. Lubię pajączki, ale co zrobić? No. Mogę mu tylko na chwilę trochę poprzeszkadzać. Może jakieś pszczoły uratowałem też życie. No i teraz schodniki sobie idą tam. Fajne ma te grona. A to jest dopiero drugi rok kwitnienia. Super.
rozchodnik olbrzymi czy wielki, różnie go tu nazywają. A tu pasieczka moja wspaniała. Dwa tygodnie i już tak ładnie sobie się pootwierał. Pszczółki po deszczu już zaczynają przylatywać. O, kolejna wpadła w pajęczynę, no cholera jasna. Rozchodnik olbrzymi. Albo wielki, już kurczę, też nie pamiętam. Szukam tu jeszcze jakieś pszczoły, żeby wam pokazać. No ale widzieliście, przylatują. Dopiero co deszcz spadł, a już jeszcze kwiatki są mokre, a już tu rąbią. Polecam wszystkim. Wspaniałe są te rozchodniki. Późne kwitnienie to jest dobrze dla pszczół, że one sobie tak dopełnią do tego, co im dajemy. Jak dla mnie bomba. Pozdrawiam pana z Apis City, który też bardzo lubi te rośliny. Też ma u siebie i lipy Moltiego, i Henry'ego, i w ogóle inne. Polecam jego kanał. Bardzo fajny gościu. Zna się na rzeczy, choć nie ma trochę czasu na to wszystko, tak jak on sam to mówi. No, ale sobie trzeba radzić jakoś. Ja też ledwo z czasem wyrabiam. Zapracowany. Pozdrawiam. Peace. Nie to, że ten peace, tylko po prostu peace. No.